Witajcie w moim najbliższym, najnowszym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie Sonną. Viverto, odezwij się. Właśnie użyłeś flasza przed chwilą. Po co? No cóż, w każdym razie nagrywamy we dwóch. Nie krzycz. I po co ty tyle tej many zmarnowałeś, no? Chłopie. No tak się zdarza. Ja widzę, widzę, widzę. Ty się szykuj na bicie, a nie. Ty masz tutaj mordować. No dobra. Tą fiorę dajesz. Dajesz fiorę. Biją. Wszystko dobrze. Też dobrze. Bo jest obok. Nie, myje się. Nie, wciąż się myje. Ale zaraz kończę. No dobra, już jestem. Viverto, halo, miniony bi. Stary, miniony bi. Ty wiesz, co znaczy last hitować? Zobacz, poczekaj, ja ci zaraz pokażę, co znaczy last hitować. Widzisz tego miniona? Już prawie nie ma życia. Tak? O. I teraz, w tym momencie, gdy ma mało życia, na niego klikasz. O, właśnie tak jak w tej chwili. To się nazywa last hitowanie. W ten sposób dostajesz najwięcej złota. Nie, inna. Ale tak, coś w ten deseń. Cóż, trzeba uczyć młodszych graczy, no nie? Ty, byś last hitował... No to ty musisz być w pobliżu, żeby last hitować, bo tak to ja będę last hitował. Supportem. Ja mam ograniczone ilości many. O, brawo. Pobiłeś tego miniona. Na razie to ty się nauczysz hitować. O, brawo. Widzisz? Pięknie. I teraz wracaj, kup. Teraz... Dobrze, słuchaj. Teraz za chwilę wracasz. Kupujesz buty. Dobra. Wracasz, kupujesz buty i długi miecz. Bo ile masz złota? Ile masz złota? To nie kupuj butów, tylko kup wampiryczny kostur. Potem buty i potem Infinity Edge. A ja tu sobie spokojnie last hituję. Wszystko, co się znajdzie w miejscu wybuchu tego ulta, wszystko obrywa.
No bo jest męski. Proste. Jakie sorry. Myślałem, że nie pójdziesz tam. Ja też. No trudno, no. Last hituj, dawaj, last hituj. No właśnie tak się last hituje. Już umiesz? Bij tego duży... O, brawo. No pięknie. Słuchaj, i tak cały czas. Tak last hituj. No ja też czasem sobie biorę. No. Dobra. Kończymy sobie to, wesprzemy się tym i kupimy sobie buty. Słuchaj, na wszystko mi starczyło golda. Zwiewaj stamtąd. No. Zwiewaj stamtąd. Ja już idę. Mam ulta, więc zaraz ich oboje ubijemy. No mój ult? Mój ult ogłusza wszystkich przede mną. Na 2 sekundy. Nie, przepraszam, na półtorej. Zdając obrażenia przy okazji. Last hituj te miniony teraz. Dobra, dawaj. Ulta, ulta. Dajesz. Ciśniemy ich. Bij ich. Jak mówię bij, to znaczy bij. Bo wtedy masz szansę złapać killa. Albo nawet dwa. Aha, a teraz mi powiedz po co? Ej, po co? No ale mogłeś tego ulta rąbnąć, jak oni byli tuż obok. To wtedy byś ich zabił oboje, wtedy, a nie teraz. Następnym razem ja gram AD Carry, to ci pokażę, jaka to jest prosta sprawa. Dawaj, last hituj. Asha, 27. No, lepiej, lepiej. Coraz lepsze te twoje last hit. Ale wyłącz... No, ja wiem, dlaczego ty tyle many tracisz. Stary, ej. No, wyłącz go. Niepotrzebny ci teraz. Na miniony. Tylko będziesz manę niepotrzebnie tracił. Ile masz kasy? To jakbyś miał 1500, to się wracasz. Kapisci? I kupujesz ten... Kupujesz ten duży miecz. Wiesz o czym mówię. No kawu miecz. Czy tam BF Sword. No bo ty masz po angielsku, tak? No to... Bij ich, bij ich. Co się boisz? Bij. Bij go.
Bij go, mówię. No stary, kurde. Wukong, te... Dobrze, brawo. Teraz ją też ubij, nie uciekaj. Po cholerę uciekałeś. Po cholerę uciekałeś. Zabiłbyś ją. Jakby się bił, to dobra, nieważne. Nie będzie pośmiewiska, tylko nie uciekaj w takim wypadku. Wiesz, to ja za jakieś 15 minut przyjdę, okej? Ale ty chcesz w ogóle oglądać? Ale co? A nie, to nie chcę. Dobra, już jestem. Tak, naprawdę? Co ja przygotowałem? No tak, oczywiście, ja przygotowałem... O, widzicie, przygotowałem Tryndamera, który jest seryjnym zabójcą. Dobra, last hituj, stary, last hituj. Teraz powinno być ci dużo łatwiej, bo masz większe obrażenie. Prawda? Aż. Słuchaj, poczekaj. Ty zacznij last hitować, bo jak nie będziesz w 25 minucie miał przynajmniej 100 minionów, to więcej ci nie będę uczył, ADC. Masz mieć 100 minionów w 25 minucie. Ok? Taki task. Tego tutaj, o. Dobrze. I tego tu, o. No troszeczkę nie trafiłeś. Zaraz tego, jeszcze nie. Teraz. No. I tego. Widzisz, jakie to proste. Bi. Tego Xina bi. Widzę. Mogliśmy to zabić. Dobra, poczekaj, ile masz kasy? Nie, ale dobrze kupiłeś. Dobrze kupiłeś. Dobrze kupiłeś. Nie, ale dobrze kupiłeś. W 25 minucie masz mieć 100 minionów. Albo więcej. Albo więcej. No, tak tylko mówię. A potem musisz trochę potrenować. I jak będziesz miał tak... Tacy bohaterowie, wiesz, gracze, tacy, no, dobrzy mają około, powiedzmy, 200 w 20 minucie, nawet 250. No. Ja dochodzę do 170, 180. W 20. No, do czasem 25. Generalnie pod koniec gry powinniśmy mieć około 300 milionów. No, zdarza się. Teraz, dobrze. Nie tego, ale tego, dobrze. I jak? No, ale i w ogóle... Musisz. To jest najważniejsza umiejętność, nieważne gdzie jedziesz. Czy jesteś tankiem, czy AD Carry. No, AD Carry jest najważniejsza, oczywiście. Ale musisz to umieć. To jest bardzo ważna umiejętność. Bij go. No właśnie tak, ubiłeś. Bij ją. Flaszuj się za nią i bij ją. Dobrze.
Mówiłem? No, tak się to robi. Dobra. No nie wiem, coś masz. Dobra, i ile masz golda? Aszka, ile masz golda? Sprawdź, wejdź w sklep i sprawdź, czy możesz skończyć Infinity. No masz, ale sprawdź, czy możesz dokończyć Infinity. To jak będziesz mógł, to się cofnij. Ewentualnie poczekaj i kupi i zrobisz razem i Infinity, i jeszcze 400 ci potrzeba na takim sztylet. Zwiewaj. Zwiewaj. Idę do ciebie. Idź tutaj. Do smoka, tu. Skręcaj tu. Nie, dobra, pod wieżę, pod wieżę, pod wieżę. Biją, dobrze. Nie, ale dobrze. Ja się flasznąłem. Ale nie! Ja się flasznąłem i ją spowolniłem po to, żebyś ty ją mógł zabić. To jest moja rola jako supporta. O to chodzi. Ja ci mam oddawać kile. Dobra. Masz teraz jakieś 2000 golda, nie? No, to dobijamy tą wieżę, cofasz się, kończysz Infinity. I po tym jak skończysz Infinity, to kupujesz... te buty berserki. Kapisci? Dobra. No i wracamy się. Dobrze, buty berserki. $30 milionów bez żadnego problemu. Idź na topa. Na topa idź. Idź na topa, mówię ci. Co kupiłeś? Ale ile ci zostało golda? Dobrze, to akurat. I w tym momencie zbierasz do 1500. Golda, żeby kupić kolejny wielki miecz. Jarzysz? Tak, kolejny kawu miecz. No, mówię ci. Ty mnie słuchaj, to daleko zajdziesz. Ja ci naprawdę nie... Tylko wyłącz ten, to co ci manę zżera, te autoataki. To włączaj tylko jak się bijesz z ludźmi. A tak to wyłączaj. Okej? Okay? No tak, cofaj się, dobra. No. Mówię ci, że Runan to jest idiotyzm, a Infinity Edge rządzi. Wierzę, bij wierzę. Albo dobra jego. Nie, wierzę. Bij tą wierzę, albo dobra już go dokończ. No. I teraz wierzę. I wyłącz tą wierną. Bo tak to ci zżera manę i to nie ma sensu. Nic nie możesz zrobić. Uwaga. Bij go. Spokojnie, bij. Widzisz? Jakbyś zwiał to... Słuchaj, w tym momencie jakbyś zaczął zwiewać, to on by cię zabił. Uważaj, Fiora, bij ją. Masz. Bij ją. Nie uciekaj, bij. No dobra. Teraz już...
Dobra, teraz już uciekaj. Masz 2000? Dobrze, to kupujesz krwiopijce. Krwiopijca, wiesz, ten miecz z KW i z wampirycznego kostura. Ok? Dobra. Dobra, słuchaj. Wiesz co, to ja mam dla ciebie radę na tą chwilę. Słuchasz mnie? Wyłącz tą umiejętność bierną i nie włączaj. Co by się nie działo, nie włączaj jej. W ogóle. Dobra, dobra, już spełniłeś. No to teraz w każdym kolejnym meczu postaraj się mieć o 10 milionów więcej. Tak, krwiopijce. No to nic nie kupuj. I chodź tu. I wyłącz tą bierną, bo chwilowo troszeczkę za mało ogarniasz, żeby tak marnować manę, którą możesz użyć na coś lepszego po prostu. I rąbnij tu ulta. Tu. No. Prawie. I prawie, że idealnie, no. Ty się nie staraj nawiązywać kontaktu z widzem, tylko ty się gra. Tylko ty graj dobrze. To jest mój kanał, ja tu nawiązuję kontakt. A ja uczę ciebie. Bigo. Bigo! Dobrze. Bij ich. Tą salwę za siebie. Dobrze. Bigo. Bigo. Oj, sorki. Spokojnie. Uważaj na nią. Bij ją zaraz. Dobrze. Oj, niedobrze. Dobrze, ile masz golda? Dobrze, to w tym momencie składasz Phantom Dancer. Wiesz co to jest? No, to składasz Phantom Dancer teraz. O, wygraliśmy. Dobra. Dobra, Wiktor, powiedz. Trochę lepiej ogarniesz AD Carry? Na pewno. No to trudno, ale 7-3 to jest dobry wynik. Last hity ogarnąłeś. Znasz bit... Dobra. No, a ja dziękuję tym bardziej. Mam nadzieję, że to się komukolwiek ten odcinek spodoba. Kilka takich wrzucę, bo to myślę, że to jest ciekawszy sposób na pokazywanie jakichś poradników niż po prostu... Dokładnie. Myślę, że jest to lepsza opcja niż po prostu granie samemu bohaterem i mówienie, a to jest dobrze złożyć, bo to w sumie niewiele daje. No. Prawda, prawda. Ej, warto. Dobra. Dobra, słuchajcie. Ty jesteś kryptoreklama. Dobra. Wpiszemy twój kanał w podskrypcję. Dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym tego typu albo innym typu odcinku. Zobaczymy. Cześć. Nie będzie kolejnej rzeczy. Cześć.